Michał Nowak, zapraszam na sport. Ceratenea Czarni Radą w pierwszym meczu w 2022 roku sprawili sporą niespodziankę wygrywając 3 do 2 z projektem w Warszawie. Radomianie nie mieli zbyt wiele czasu na odpoczynek. Poprzedni mecz rozegrali w czwartek 30 grudnia, a już w poniedziałek 3 stycznia rywalizowali w kolejnym spotkaniu ligowym. Tym razem pojechali do Warszawy na mecz z tamtejszym projektem. To spotkanie otwierało rundę rewanżową. Czarni faworytem nie byli, ale jak się potem okazało, sprawili niespodziankę, wygrywając z trzecim w tabeli projektem. Choć w dwóch pierwszych partiach górą byli miejscowi, wygrywając do 26 i 19. Od początku trzeciej odsłony gry na placu pojawił się Paweł Rusin, i jak się później nie okazało, była to bardzo dobra zmiana. Przyjmujący dodał sporo jakości do gry radomskiego zespołu. Czarni odmienili losy meczu i wygrali trzy kolejne partie, kolejno do 17-24 i Tajbreka do 13, a cały mecz 3-2. do 2. Dla Radomian było to piąte zwycięstwo w sezonie. Radomscy biegacze tradycyjnie spotkali się 1 stycznia na noworocznym treningu. Tradycji stało się zadość, jak co roku 1 stycznia członkowie Stowarzyszenia Biegiem Radom spotkali się na wspólnym treningu. Było to symboliczne otwarcie sezonu 2022. Pierwszy bieg organizowany przez Biegiem Radom odbędzie się już 30 stycznia, a będzie to bieg Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na 27 lutego zaplanowany jest bieg Tropem Wilczym, a 20 lutego i 20 marca odbędą się Dzikie Krosy. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.